Dobra, Miśki, co się dzieje w tym ranie? Można wpisać na czacie, na Twitchu, wykrzyknik run, ale gramy tak zwany gun game mod, czyli ja to tłumaczę tak, jak jest dosłownie powiedziane. Nie wykrzyknik cytat, tylko wykrzyknik run. To jest coś na gust tego, co było kiedyś w CS-ie, chyba dalej jest, nie wiem. CSGO i w CS2 nazywa się to Arms Race, czyli wyścig zbrojeń. W CS-ach starszych nazywało się to Gun Game, było jak osobna mapa po prostu, fanowska stworzona. I polega to na tym, że za każdym razem w CS-ie, jak zabiłeś ileś tam osób, dostawałeś nową broń. I musiałeś kolejną bronią zabić kolejnych przeciwników i coraz wyżej tej drabinki się wspinałeś. Tu działa to podobnie, musisz ileś tam razy uderzyć przeciwnika, żeby dostać kolejną broń, żeby wbić wyższy level. Z kolei za każdym razem, jak dostaniesz hita, jednego chociażby, spadasz level niżej. Więc wczoraj graliśmy na poziomie hard i wyglądało to chyba tak, że za każde 3 hity miałem dodatkowy level i za każdym hitem otrzymanym spadałem jeden level. Dzisiaj dałem poziom trudności insane, czyli poziom jeszcze jeden wyżej. Strzelam, że tu będzie około... Mam jednego heala mniej teraz, nie? To jest na pewno zmiana, więc heala mi jednego zabrało. Prawdopodobnie będę miał około 5 hitów na level w górę i być może z każdym hitem, który ja dostanę, nie będę spadać jeden level niżej, tylko będę spadać do zerowego levela. Mam nadzieję, że aż tak mocno to nie będzie zmienione. Będziemy sobie balansować. To jest akurat na tyle fajny ten mod. Oczywiście YouTube mają go w opisie do ściągnięcia, a czat na Twitchu ma do ściągnięcia go pod wykrzyknik run. Ale on działa tylko na Prepare to Die Edition, więc co trzeba mieć na uwadze? Że trzeba mieć tą starszą wersję gry, żeby go odpalić. I tyle kwestią wstępu. Mam trzeci level na ten moment i ja mówiłem wczoraj, że mamy parę rzeczy do zrobienia jeszcze zanim pójdziemy do Anor Londo, nie? I jeśli chodzi o te rzeczy, które ja mówiłem wczoraj, to troszeczkę to zmienimy, bo będziemy musieli jeszcze jedną rzecz zrobić, znaczy chcę zrobić jedną rzecz. Wiadomo, że jak pójdziemy do Anor Londo, to naszym celem będzie Ornstein i Smaug będą. Więc chciałbym mieć jak najwyższy power level mojej postaci, bo tego nie powiedziałem, nie? Im wyższy mamy level, im więcej bossów zabijemy, tym więcej mamy bonusów takich permanentnych w naszej postaci, nie? Nasz maksymalny poziom, tak jak widzicie w prawym dolnym rogu, zmienia się na wyższy, mamy czasem jednego heala więcej po zabiciu przeciwnika, mamy lepszy upgrade do broni. No właśnie, moje broni są na plus 9 ciągle git. Więc chciałbym przed dojściem do Anor Londo, mówiłem wczoraj, zabić motyla, po pierwsze. Ale po drugie, myślę, że pójdziemy sobie właśnie na Pinwheela jeszcze. Bo głupio byłoby go tak zostawić na Hama, nie zabijając go. Skoro jest taki łatwy, a da mi bardzo łatwy upgrade do power levela, nie? Później jeszcze oczywiście będzie Iron Golem, który będzie kolejnym power levelem. Więc jeszcze przed ONS-em będziemy mogli spokojnie zabić 3 bossy. Żeby jak najlepiej się wykoksać, nie? Pewnie o 3 levele i 5 hitów ci wbija level? Może. Ale to możemy sobie gdybać, dopóki nie zostanę w pizdę, nie? Jedyny mod, jaki zainstaluję do Sekiro, jak już będzie w końcu prawdziwe podejście. A jaki sobie zainstalujesz mod do Sekiro? Na tego? Aha, i ten, ja mod. Myślałem, że ten, jakiegoś sobie Artoriasa zrobisz albo coś. Tak jak ja zrobiłem. Wczoraj mieliśmy, a właśnie, to ten. Wczoraj mieliśmy soundtrack z Divinity 2. A dzisiaj leci sobie soundtrack z Baldura Trójeczki, nie? Ładnie brzmi, jest piękny, tego samego kompozytora oczywiście. Polecam wspierać, o kurwa, myślałem, że spadnę. Polecam wspierać Borisława Slawowa. A, i jeszcze jedna rzecz, nie? Mówiłem, że pójdziemy po Flipringa. Więc zanim pójdziemy do... Och... A, czy ja nie włączyłem programu do śmierci i do timera, nie? Czy jak teraz zaltabuję grę i go włączę, to mi wypierdoli wszystko? Proszę. To jest minus tej starej wersji Dark Souls, że ona nie jest zbyt dobrze. Ten TGS skraszowało grę, tak. Wczoraj, żeby zadziałało, byłem w tym menu. W tym menu, siedząc, włączyłem moda, tak, który prosto w grę robi taki siup. Gra się nie zacięła. Teraz Doriana. Wczytujemy Dorianę. I ciągle TTS nie działa. Czekaj. I teraz Das GG, Simple, Insane, Start. Zadziałało. Dobra. Zmieniło się wszystko. Just Viking mówi, dobry wieczór, co było dzisiaj oglądane? Ludologiczna muzyka dzisiaj leci jak najbardziej ludologiczna, prawda? Soundtrack z Baldura, nie? A dzisiaj oglądaliśmy film, który nazywał się Jaka może być kolejna gra FromSoftu? Więc pewnie się na dniach pojawi kiedyś w końcu na YouTubie.
Ale to jest materiał, który nie śpieszy mi się z publikowaniem go, więc może być trochę później niż wcześniej, nie? Aha, Scam, no właśnie. Nie działa dzisiaj bot z jakiegoś powodu. To jest prawda akurat. Fajnie byłoby ten hajs, który mam przy sobie, donieść do Andre, nie? Bo mógłbym za to kupić sobie Seal of Artorias i kupić sobie ten kluczyk właśnie do Sifa. Czemu ja tędy idę? Kluczyk do Sifa bym mógł sobie wziąć i mieć lepszą drogę do Shiva of the East. Ja tu miałem iść? Tu, Boże, kurwa. Oby mi nie trafił. Proszę, nie traf mnie. Okej. Okay. Zwalić muszę, bo się uduszę. To smacznego, mordo. Smacznego. I TTS zepsuty. Broken. Najlepsze, że nikomu punktów nie oddał? Nie, nie oddam punktów. Oczywiście, że nie. Panie, za grosik, to wiesz. Za grosik, to ja mogę dużo kupić, nie? Za jedną runę. Dreamer, Scammer. Cały ja, mordo. Cały ja. Oddaj punkt, nie. Miej się tekst, tu spisz, tylko że ja czytałem na głos. Zamiast bota. Mój głos jest dużo bardziej, dużo więcej warty niż jakiegoś randomowego bota z internetu. Co do litery wszystko przeczytałem, nie? Co do litery. W ogóle mam ten shotel śmieszny. La. Jak on ma? Nie Laurentius, tylko Jak on się nazywa? Ten, co go zajebaliśmy wczoraj w złotej zbroi. Miedzianej. Ona nie jest miedziana. O kur... Mistnik. Za jedną runę nawet strzały nie kupisz? Prawda, ale jak odskamuję jeszcze parę osób, to kupię jedną strzałę, nie? Paluch mi się obślizgnął. Tak to jest, jak się jest grubasem, nie? I się pokrywa za dużo przycisków jednym palcem. It is what it is. A propos tego, że chciałbym donieść te 40 koła do tego, nie? Do Andre jeszcze. Nie no, może to się jeszcze uda znaleźć się te dusze. Włączmy... Czemu nie działa? Odjąłem śmierć. Nie działa mi wyłączanie 60 FPS-ów, to bardzo źle. No właśnie, dlatego bardzo źle. Bo fizyka, kurwa, na rolach jest jeba... Nie mogę teraz stabować. Chciałem włączyć 30 FPS-ów. Nie wiem, czy wszyscy są z was świadomi, jak działa 60 FPS mod w Preparatory Edition. Ale generalnie fizyka jest spierdolona, nie? W taki sposób, że twoje role i skoki pokrywają dużo mniej terenu, są bliższe. I skakanie między przepaściami, czy rolowanie między przepaściami jest mocno utrudnione. Malimket mówi, lojalna Jola, wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmu tłumu. Na stole leży rozjebany zjeb. O. No ale 40 koła poszło się jebać. Coś się wymyśli z tym hajsem. Aha! Dałeś mi jakiś łamacz penisa, kurwa, do wyczytania, co ty się spodziewałeś? Chopie, bądź realistą, nie? Bądź realistą. To już mam dwa punkty do zwrotu, to powodzenia z odzyskaniem tych dwóch punktów, stary. Poza tym, halo, co to za multikonta? Nieładnie tak, skamować. Teraz ja się czuję skamowany, stary. Że próbujesz ode mnie wyzysk jakiś tutaj zrobić. To nie multi, to malimket. Nie no, multi to nam u siebie na streamie pewnie siedzi i jakiś filmik ogląda w tym momencie, nie? Hehe, bo wiecie, Young Multi, nie? Ale mam w chuj staminy teraz, to mi się podoba. Dobrze, że te ringi działają rzeczywiście tak jak ten, bo kto nie zauważył, mój gear, moje ubrania, bronie, tarcze i tak dalej zmieniają się z każdym levelem, nie? Znaczy co, no różnie, ale levele mi to zmieniają, ja tego sam nie ubieram, nie? Ale za to ringi ja dobieram sam, jakie chcę mieć i to dopiero wczoraj zauważyliśmy po paru godzinach, jak zabiliśmy tego frajera właśnie i założyliśmy fapa. Okazało się, że ringi mogę rzeczywiście sam zakładać, a nie daje mi tego mod. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca wyrewolwerowanym rewolwerem. Kamienius 16 tak powiedział. Napisał. Hehe, Young to on już był? Dla mnie Young Multi zawsze będzie Young, bo jest młodszy ode mnie. Ja dalej widzę Young Multiego jako takiego młodziaka. Ja nie wiem, ja wiem, że on pewnie jest starszy od ciebie w tym momencie, ale mi się zawsze będzie z takim młodziakiem kojarzył. Dobra, trzeba usiąść. I co? Idziemy najpierw do tego? Skoro tu już jestem, to pójdźmy zobaczyć, co się wydarzy z tym Pinwheelem. Bo Pinwheel wydaje mi się, jak Pinwheel zazwyczaj jest face rollem, to tu może być trochę inaczej, nie? W tym przejściu. Może być, kurwa, trochę inaczej. Chciałbym nie siadać nigdzie po drodze, tylko sobie skrótem, może w tym pierwszym ognisku po drodze, ale tam niżej nie. Tam niżej nie. Polatamy sobie skrótem i spróbujemy go zabić w taki sposób, żebym nie musiał później wysoko bardzo wracać do Firelink, nie? Po zabiciu go.
Aha, Young Uzi Vden, okej. Okay. Ile lat ma multi? Ktoś kojarzy czy nie? Bo mi się wydaje, że no on jest tak z 5 lat młodszy ode mnie co najmniej, nie? Czy mi się wydaje. Ała, ty kurwo jebana, zresetował mnie. Wiecie co ja sobie myślę? Jestem ciekaw, czy ja w ogóle zabiję tego jebanego nekromantę tutaj. No nie! No teraz może być problem, jak będą mnie goniły chujki. Trzy ataki, cztery, okej. Close. Okej, dobra. Przynajmniej już ten chujek martwy. Więc jego mam z głowy przynajmniej. Co mi zabroni? Aha, żadną. Nie, resetuje mnie do zera. Resetuje mnie do zera. He? No idź po... Jak nie będę miał możliwości switchowania na 30 FPS-ów, to będzie problem. Okej, nóż uzywa. Okej. 27, to jest 4 lata młodszy ode mnie, okej. On 9,7 jest? Ja zawsze myślałem, że on jest młodszy. To ciekawe, to ciekawe. Ej, mam tego Fapringa, ale on niekoniecznie daje mi ten, bonusy do HP, bo jak siadam, to mi nie topuje na tym, na HP. Dobra, idzie tu się spada? O Jezus Maria, ja nigdy nie pamiętam. Standardzik, nie? Sam fall damage też z... będzie ciężko z leczeniem, nie? Też czuję, że nie przeżyjemy tego spadku. A, no nie będzie spadku. Ojej. Well, bywa, nie? Ale podoba mi się, że jak wstaję, to mam już trzeci level od razu, nie? To jest mega plus, że zaczynam nie z tym złamanym mieczem zjebanym. Will I die? No. Pi i spierdalamy stąd. Można jeszcze tutaj spaść. Siup. Dobra. O nie! Oho! Te kolegi nie spodziewałem. Dobra. Ja szczerze wydaje mi się, że to nie będzie first try. To nie będzie kurwa first try. Wyciszmy muzyczkę. No i zobaczmy. Hello! Ten jest prawdziwy, ale czy ja chcę bić prawdziwego, czy ja chcę rozjebać nieprawdziwych najpierw? Ja nie wiem, co ja chcę. On nie powinien tak długo żyć przede wszystkim, nie? Rolowanie, zajebiście. Okej, okay, mamy level up. To jest ten Crystal Sage w domu, nie? No przestań tyle kurwo latać. Jo cię proszę, to nie jest prawdziwe. Chyba najdłuższa w moim życiu walka z... Inwheelem. No prze... Ale wkurwia. Ale dobrze, poszło jednak za pierwszym. Dzidę mam! A czy ten? Widły. Dobrze, jaką maskę dostanę? Maskę matki! A chuj mi ona? Całkowicie zbędna. Co to jest za ten? Czerwonozębne widły. Skąd to się bierze normalnie? Ja pierwszy raz to widzę, szczerze mówiąc. Jestem ciekaw, ile broni. Wiecie co musimy kiedyś zagrać? Czy to nie z... A, od tych, możliwe, no. Od tych polesi, tych ogrodników, nie? Możliwe. Musimy kiedyś zagrać, tak mi się wydaje, randomizer w DS1. Ja nigdy nie grałem randomizera w DS1, żebym poznał troszeczkę więcej broni z tej gry. Bo ja, no mówię, ja w DS1 grałem tylko... Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w ogóle modowałem DS1, szczerze mówiąc. W jakikolwiek sposób. Nie przypominam sobie... Bie. Nie przypominam sobie, żebym modował DS1. Ej, macie tak czasem... Że włączacie sobie po prostu soundtrack z Baldur's Gate 3 i normalnie on sobie leci, zamiast muzyki, której byście słuchali na co dzień. Ja tak mam i to bardzo kurwa często. Kiedy soundtrack jest tak dobry, że słuchasz go w wolnym czasie po zagraniu w grę,
do której on należy, to wiesz, że kurwa ten soundtrack coś zrobił dobrego, nie? DS1 Ascended. Ascended mody to mnie ten, to mnie nie interesują na razie. Ale randomizerek DS1 bym zagrał. W ogóle bym najchętniej wszystkie Soulsy sobie przerandomizował, bo jedyny randomizer, jaki ja grałem konkretnie, to był tylko w Eldenie. I to wszystko było na żywo robione, nie? Ale DS1, DS2, DS3 bym sobie porandomizował. No i Bloodborne też i Demon Souls, ale to już trochę trudniej. To już trochę trudniej. Da się. Może nie wszyscy są świadomi, da się. Widziałem jak ten, jak Lobos grał w randomized Bloodborne na przykład. Tylko żeby to robić, potrzeba mieć skrakowane PS4, które nie jest łatwe do zdobycia. Co dalej ja bym chciał? Mamy Nito, a czy tego? Co ja dostałem w ogóle za bonus? Nie wiem, pewnie max level się zwiększył. Moje bronie są na plus 9 ciągle. Możemy iść do, po pierwsze motyl. A, idźmy do Andre najpierw. Andre, zanim Andre, to jeszcze skoczymy po te, po darmowe parę kamyczków, nie? Nie kamyczków, tylko kości. Forteca Sena trochę później. A czy też zaraz, dzisiaj, ale najpierw zrobimy motyla, żeby mieć jeszcze troszeczkę wyższy power level, jak już wejdę do Anorlondo. O, to chciałem. TTS, Develu, hehe. Mianowicie czas na picie. Widzicie, nawet lepiej akcentuję niż bot by to zrobił, nie? Znowu, Develu, ty nie piłeś wczoraj przypadkiem? Mordo, pamiętasz jak rozdawałeś te suby wczoraj? żartuję, nie rozdawałeś. Dobra, więc Andre, ile kosztuje ten Crest of Artorias? 20 koła czy ile? Najwyżej jakąś duszkę tam sobie dojemy, nie? Bossową czy coś, żeby kupić. Nie skończyłeś pić nawet, okej. Twój człowiek. Ja nie puściłem nawet tego skrótu. Well, well, well. To chujowo, wiecie? Tak to jest, jak się zapierdala i nie myśli o rzeczach, które się powinno zrobić, nie? Jak nie, mi rozdał. A no tak, no tak, o tobie zapomniałem, Viking, rzeczywiście. Przepraszam, że o tobie zapomniałem i rozdawnictwie Develucha. Więc pójdziemy do lasu, pójdziemy do motylka, ale przed motylkiem właśnie fajnie byłoby tego flippinga zgarnąć, żeby mieć szybsze role. Znaczy nie szybsze role, żeby mieć więcej iframesów na rolach, nie? Bo kto nie wie, czym jest flippering w DS1, to jest taki ring bardzo fajny. Dark Wood Grain Ring, czy Dark Grain Wood Ring, coś takiego, który dropi z Shivy, Shiva of the Deceased, Get Good Scrub, który, ała, daje mi więcej iframesów na moich rolach. Ała, usiądź jeszcze raz. I daje mi szybkie recovery po rolu, nie? Więc, gdzie ja chcę iść? Tam, dobra, to pójdziemy tędy. Więc warto to założyć, bo on działa zawsze, kiedy jesteś poniżej 25% udźwigu, a jak na razie wszystkie randomowe itemy, jakie dostawałem, były na fast rollach, więc powinno być gitni. Dzisiaj 18, ale streaka trzeba trzymać. Mam dzidę, pikę, dikę. Zapraszam, zapraszam. Mamy czas, cały dzień. Czemu nie mogę? Czy to działa? O nie, zresetujmy to, kurwa. Czy to działa inaczej niż remasterze? Ja zawsze mu pod nogami przechodziłem. Takie mam wrażenie, kurwa. Nawet wczoraj mu między nogami przyszedłem. Za duża głowa, myślisz? Bo teraz mamy mniejszą. Smallhead, dickhead, ale mamy bitch. Tak naprawdę robię to tylko po to, żeby duszę farmić, nie? Darmowe 555, dobra, mamy nowy armor. Ciągle fast role na szczęście. I kolega na dół. Zapraszam. Jak tam mój puls? 80, 84. Git. Jest zdrowo na razie, nie? Nie no, ja zawsze mu pod nogami przychodziłem. Nie. Nie rozumiem. Ale chuj tam, siadaj. Sit down? Może źle pamiętam po prostu. Najważniejsze, że są pieniądze. Ja, dzik żyje, a ja sobie górą przejdę. Będzie troszeczkę bezpieczniej, nie? No nie, proszę mnie nie blokować tutaj. Bezpieczniej, no! Kurwa. Nie chcę mieć strzały w plecach. Bezpieczniej. Jajca mu urosły. Smok with the balls. Nie, tam ewidentnie było widać, że ja nie miałem miejsca, bo ja chyba coś źle pamiętam. Że przychodziłem mu zawsze... O kurwa, tak, te role, które nie są rolami. Sprincie w DS1, kurwa. Po Grasscrest Shielda nie ma co iść, bo i tak nie mogę shieldów zakładać. Ale chciałbym. Mega czuję problem ze staminą na tych walkach wszystkich. Bardzo. Dobra, usiądź, zresetuj. O, mam czapkę Dusk.
Jestem ciekaw, czy na przykład taki gówniarz, to jest tutaj, jako ten mini boss, bym powiedział, liczy się jako boss. Ile kosztuje crest? 20 koła. Czy jak użyję takiej jednej? 1000 tylko? No nie chciałem używać tej duszy Quillag, ale chyba będę musiał. Albo popnijmy te wszystkie, które mam małe. Może styknie akurat. Jeśli ktoś nie wie, jak to wygląda, niestety w DS1 Perpetual Edition trzeba popować wszystkie duszki pojedynczo. Nie da się, tak jak w remasterze, popnąć kilku naraz. W Eldenie by się liczył. Znaczy, on nie ma boss bara, nie? On nie ma boss bara, więc to jest jego taka niebosowość. Okej, nawet zostały jeszcze. I tak, poproszę taką jedną sztukę i idziemy dalej. Czyli możesz ubić Andrę, chyba w tym ranie nie ulepszasz broni. Pewnie mogę, ale po co? Znaczy, generalnie Andrę to nie jest łatwy NPC do zabicia, nie? Nie wiem, czy widzieliście, jakie on kurwa dropkiki sadzi. Ale on jest silny. On jest silny. Broni ulepszać nie będę, ale może będę chciał coś od niego jeszcze kupić. Może. Aha, to nieźle. I co, ja nie idę w prawo, a... Hydra na przykład byłaby liczona jako boss? Pewnie też nie, bo nie ma boss bara. Więc wątpię, ale ciekawi mnie to. Hydra i tak koniec końców zabijemy, żeby wejść do DLC, ale... No ta ilość staminy mnie rozpierdala. Kurwo. Ale mi boli to, że to się resetuje do zera teraz. Ale no nic, wczoraj mówiłem, że jest za łatwo, to dzisiaj będzie trochę trudniej, nie? Andre to tak zwany one punch man, tak. One punch, one kick man. On naprawdę napierdala jak chory, nie? Sick fuck. Pójdźmy najpierw po tego, po ringa, a dopiero później skoczymy sobie do motylka. Teraz na motyla tak, mniej więcej. Najpierw ringa zrobimy, a później weźmiemy sobie tego. Motylka klepniemy. Tylko, że tak. Żeby zrobić ringa, ja muszę dołączyć do Covenantu chłopów. Nie chciałbym ich zabijać, bo coś czuję, że ta walka by trwała długo. Oni są mocni, nie? Oni są kurwa mocni. Słyszę Magusa. Cześć, Kicia! Tak! 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 Git? Dobrze. Na razie tu się NPC... A, już się pojawił od razu. Teraz musimy kurwa go skopać na dół. Albo zabić. Bo z niego dropi ten ring, nie? On nie kupuje się od niego tego ringa. Czy dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Czytam sobie grę w razie czego. O kurwa, bo mi się mod teraz wyłączy. To był zły pomysł, żeby to zrobić. Bo ja teraz muszę znowu włączyć tego moda. I mi grę skraszuje. Shit! Chyba trzeba zabić. Też mi się tak właśnie wydaje. Ale chciałem wyłączyć grę i wczytać jeszcze raz. Bo on też jest wendorem po prostu chyba, nie? Więc myślałem, że może zobaczę jeszcze jakie ma itemy przy okazji. Insane! In the membrane. Włączyło się? Włączyło się. Bo widziałem, że mi HP zeszło. Teraz tak. Najlepiej byłoby go skopać, nie? Na dół. Czemu on nie chce ze mną tradować? Powinien móc, nie? No to nie jest kopanie. Okej. Okay. Byłoby lepiej, jakbym mógł wyłączyć broń. Gdybym miał mniejszą szansę, że go kopnę, nie chcę, czy uderzę niechcący. Zamiast kopać. Aha. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Shiva, stój! Czemu żeś wrócił? Musimy to robić. O fuck. Nie! Fuck. Okej. Okay. Well! Będziemy mieć problem, żeby zrobić tego ringa. Nie usiadłem przy tym na dole ognisku. Ja nie myślałem, że skopując go na dół, on zacznie wracać kurwa na swoją drogę. Ale aż mi się, patrzcie, przez chwilę mi się podniósł puls przez to. Do setki, nie? Przez chwilę się podniosło. Był stresik, kurwa, nie? Czyli teraz tak, jak tam dojdę, to będę musiał zabić ich wszystkich po drodze. Bo oni się teraz na mnie rzucą znowu, nie? I na koniec jeszcze zabić Shivę właśnie. Co nie będzie, kurwa, łatwe, coś tak czuję. Halo! Okej, ty kurwa jebana. Ciacham. Ciach. Wyciachany na śmierć, dobrze. Chuja mi to da, bo teraz usiądę przy ognisku, nie? O której Future Games Show? O 21:00, za 45 minut. Za 45 minut. No, teraz usiądź, jak człowiek, bo coś czuję, że tego nie zrobimy za pierwszym razem. Więc, no, będzie fun. Będzie kurwa fun. O! O! Ich można jakoś zcheezować, nie? Jak ich się cheezuje? Ja tego nigdy sam nie robiłem, ale... Wiem, że się da.
How cheese. Ten jest najgorszy z nich wszystkich, nie? Tak naprawdę, bo on ma... O Jezu, jeszcze Max się na mnie rzucił. On ma chyba najwięcej HP, tak mi się zdaje. Kurwa, ty magu. Mógłbyś na przykład się odpierdolić? No ja uderzając po 30 HP, to tak... Okej, okay. No, po 30 to by było dobrze. Średnio się z nimi pobawię, nie? Teoretycznie... O Jezu, ja wyszedłem... A nie, dobrze. Teoretycznie moglibyśmy tą... O Jezu, absolucji dokonać. Wybaczenia grzechów. I spróbować jeszcze raz siwe skopać na dół, nie? Pytanie, czy mi się uda. Dobry wieczór, siemanko, Snek. Żeby tylko ten chuj jak do mnie podszedł, bez magusa. Ja nie mogę tego w dwóch rękach trzymać, nie? Ty kurwo. Ała. Nie wiem, czy parowanie ich jest dobrym pomysłem. Ja tutaj jedno złe pary zrobię i jestem w piździe, nie? No właśnie. I czemu mam ucięte HP miałem permanentnie przez chwilę? Jakąś dziwną broń musiało, albo jakąś dziwną część ekwipunku musiało mi wyrandomizować. Chyba. Ale chyba to jest najlepsza moja szansa, żeby cokolwiek im zrobić rzeczywiście. Parując. A nie, nie z backstepu. Pierdolę rolę z backstepu. Znaczy, no, pary z backstepu. O ty kurwo. Come on! Chcę już dobić. Dobrze. Jeszcze ilu? Trzech czy dwóch? Gdzie jest magus? Utasiasz jebany. Kurwa, no i zresetował mi level cały, no! No idzie, kurwa. Maś, ty. Jakbym go sparował na dół na przykład. Oni tu się bugowali, tak? I oni tu spadają. Nie. Jak? Oni tu mogą spaść, prawda? Ja coś kojarzyłem z tym rogiem, ale... Może i jesteś w pizdzie, ale przynajmniej równocześnie w dupie. Double penetration to się nazywa, nie? DP, DP. Czekaj, ja bym chciał... Gdzie jest ten warrior? Koralu. Skurwysynu. To nie jest warrior, to jest magus. Jak sobie stanę tutaj w rogu, to czy jest szansa, że oni wejdą do góry i spadną na dół? Próbując mnie mele zaatakować? No ten raczej średnio. O, teraz go widzicie lekko. Kolega przestanie kastować to gówno. Czy NPC też mają ilość swoich użyć czarów? Ja po prostu się kurwa znudził i sobie poszedł. Ale czy... 69 razy, to całkiem sporo musiałbym powiedzieć. Gdzie on tam... O, idzie, okej, idzie starczą do mnie, więc chyba udaje, że chce się napierdalać, a nie bić. No nie! Ja chcę pary zrobić! Nie! Jakbym go tu sparował, to by spadł, nie? Ale to jest pomysł, bo on prawie spadł. Jakbym się lekko odsunął, to albo zrzuciłby mnie, albo sam by spadł, nie? To jest wykonalne. To jest kurwa wykonalne. Analne. Hello? Przestań kurwa kasować te spele. Okay, idzie starczą. Ale no już nie idzie starczą. O! Ja sobie, no nie, stanę jakoś bardziej bliżej tutaj. Bo niech on przestanie kastować te spele! Kolega! Przestań spele kastować! Kurwo. Ja sobie stanę jakoś bardziej nie przy samej ścianie. Co ty kurwa robisz? O! Okej, okay, to nie tak miało wyglądać, ale... Wyszło. Nie dał mi dusz. Okej, dał duszę. Chyba jeszcze dwóch, tak? Złodziej i bandzior. Bandzior. Tu widzę jednego. A, to nie jest bandzior. Bandzior idzie teraz. Znaczy no, złodziej. Naokoło idź. Kurwo. O, tak to miało wyglądać właśnie. Tak to miało wyglądać. Pięknie. Na co farmiemy? Na nic. Na zabicie ich po prostu. Ale to jeszcze jeden powinien być. Gościu z toporem, nie? Dobrze pamiętam? Tam jest. Jest jeszcze Shiva, nie? Czy Shivę tak samo zcizujemy, wydaje wam się, czy nie? Byłoby kurwa dobrze go nie bić tak jak człowiek.
kogo z serkiem potraktować. Ja bym się ucieszył. Goni mnie? Goni. Wiecie co, ja to sobie stanę i w rogu po prostu siedzę, a on jest głupi i spadnie, tak jak tamte chłopy. O, nie. Spokojnie, bezpiecznie jest, możesz podchodzić. Z schodkami oczywiście, pana zapraszam. No nie, kolega! Nie, schodkami miało być. Chujowo, wiecie? Może go spar... Nie sparuje. Ale okej, trzech padło już, nie? A oni się nie respią. Trzech spadło, jeden zabity, tak? Czy jakoś tak? Dawaj, kurwa. Nie, respią się. O, ale to... No to chujowo, okej. Bardzo chujowo. Wiecie, czemu mi się daje, czemu ten bandzior tak nie zrobił? Bo ona chyba leashing range z tamtym miejscem połączone. Nice. Nie respią się, ale nie wszyscy. Ten warrior się nie zrespił, nie? Ale reszta... Chyba jo. Dawajcie wszyscy naraz, chłopy. Nie będziemy się rozdrabniać. Zapraszam na moją głowę skoczyć. Idą czy nie idą? Halo? Nie, patrzcie, też się liszują. Czyli tamten tu za mną, cyk. I jak go doprowadzę dotąd, to on idzie naokoło, czyli... A nie, tamten jeden gdzieś padł chuj wie gdzie w ogóle. Ale dobrze. Najważniejsze, że się wyjebał, nie? Oj, za szybkie to pary. Oj, za szybkie. Zejdź po prostu, kurwa, na dół, typie. Przestań tak chodzić w kółeczko jak debil jebany. Cię wyjeb. On teraz nie chce nagle, no. On w ogóle jakoś tak jak debil chodzi, nie? O. Jak podchodzę tam wróg, to on nagle cofa się. Może jest jakiś... Inne miejsce? Chodź. Tyk, po schodkach. Ja cię doprowadzę aż do siebie, do domu. Patrz, tu idziesz. I teraz... No patrz na niego, kurwo. Tak blisko. Kurwa, jakby tej tarczy nie miał. Nie mam... Może ty, kurwo, no. Bo to jest kobieta? Nie, to jest ziomeczek, ewidentnie. Typek chyba, nie? Czy nie? Nie wiem, co to jest. Sparowałeś to, że mordą to inna sprawa? To prawda. W ogóle teraz pulnę wszystkich naraz. Everybody, get in here. Włącznie z Shivą. Co się wydarzy, to się wydarzy, nie? To się wydarzy, to się, kurwa, wydarzy. Pięciu typa za mną biegnie. Ktoś na pewno spadnie i... Być może będę to ja, ale to poświęcenie, na które jestem gotów. Ale szeleści tą zbroją Shiva. O, ale coś zwolnił, nie? Zwolnił chłop. Zapraszam do góry. O. Pięknie. Zapraszamy resztę ekipy. O, Shiva. Najważniejszy już spadł, nie? Teoretycznie teraz jakbym zrobił sobie event quita, albo się zabił i tam poszedł, to jego loot tam będzie leżał, nie? Byleby ninja nie spadł, to jeśli nie dostaniesz, czemu, nie? Ale jego loot nie będzie na ziemi leżeć, jak normalnego NPC-a? Ja sobie zabiję się i sobie pójdę na jego respa po prostu. Bo to PTDE. To działa tak samo jak w tym, jak w remasterze. Ale nie wiem, czy to tak działa w remasterze. Siema, anonimowy napisał. Dobry wieczór, nie działa TTS. Leży jego loot, tylko pytanie, czy tam będzie tylko Murakumo, czy Ring? Również. Tylko Murakumo. Czy był ring? Było coś jeszcze, ale nie wiem, czy to był ring. To chyba nie był ring, nie? No nie, to nie był ring. To chujowo z deka, bym powiedział. Czekaj. Darkwood Grain Ring. Bla, 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 bla. Dropi z... No z Shivy, no, ale... To, co nie zostaje w jego lucie? Chujowo, wiecie? Trzeba go rzeczywiście legitnie zabić? To nie z Shivy leci, tylko z jego zioma. Nie, no z Shivy. Drops from the ninja bodyguard. Aaaa. Gdzie jest ten bodyguard, kurwa? Ja myślałem, że to z Shivy leci. Z jego zioma. Ja teraz właśnie ten, jak to napisałeś, to doczytałem dokładnie rzeczywiście na wiki. Obok niego chyba niewidzialny. Za Shivą taki niewidzialny ziutek. Ja myślałem, że to z Shivy leci. Ten? A, bez kitu to jest ninja jebany. Dobra, chłopie, chodź i się zajem. Żeby nie było, jak coś, to ja nigdy sam nie miałem w rękach Darkwood Grain Ringa. Wiem o nim, że istnieje i wiem, że ludzie go lubią, ale sam go w rękach nie miałem nigdy. No to nie on miał spaść, kurwa. No daj mi machnąć. Coś spadło, ale co? Zdąży umrzeć? To nie on spadł właśnie? Kurwa, nie wiem, czy go zaliczyło, czy nie. Na SL1 go używałeś? Na PS3 był cudowny, nie pomnę, jak zrobiłem raz flip Havela. O, Oli. No, ten kurwa już ciągle żyje. One shot. Byłem goły, ale one shot. Czyli kurwa. Ja niepotrzebnie... Czemu mi nikt nie powiedział, jak ja kopałem Shivę?
Dopiero teraz mi powiedzieliście, że to dropi. Kurwa, z jego bodyguarda. Bo bodyguard jest dużo bliżej klifu, to jego by mi się udało skopać pewnie. Na luzie, nie? Myślałem, no ja nie wiem. Myślę, po co kopałem Shivę, kurwa? Dla zabawy? Bo nie pytałeś. Mi się na wiki podświetliło, o Jezu, dużym świecącym tekstem Shiva of the East. Ale nie doczytałem, że tam jest napisane, że merchant beside Shiva of the East. No nie, to złe NPC biegną, ale dobra. Im więcej się ich wyjebie, tym lepiej, nie? O ile wejdą do góry, nie, ten kurwa kastuje spele. Hello, kolega! Weź przestań te spele kastować, kurwiu. Oj, przyszedł kurwa ten, co bije mocno. No czemu oni się mają w pewnym momencie cofać? A ten stoi i spamuje, nie? Szkoda, że taką chujową broń mam. Patrz, on przychodzi w momencie, kiedy ja już sobie ten... Dawaj, dawaj. No! Dobrze tak ci szło, wchodząc tam do... Podejdziecie aż tu... O kurwa, podejdziecie. Welcome home, good hunter. Siemanko, Mateusz. Dzięki za followa. A gdyby się udało tego merchanta spulować i zrzucić go tam, gdzie on stoi, mniej wie... Okay? Może to by przeszło. Zaspamić go jakimś po prostu tym atakiem lekkim, jednoręcznym, tak żeby on po prostu poleciał do tyłu, bo on nie ma żadnej tarczy, nie? Żebym ja się odbił. Tylko chcę mieć właśnie tutaj brzegiem. Bliskie są te powierzchnie w PTDE, żeby nie pulnąć za dużo ludzi. Titi-riti. Hello, pan. No chodź, chodź, kurwo. Witam wszystkich, co tam się dzieje w Dark Souls 1 i jak tam sobota mija? Dobrze, siemanko killer. Znośnie, znośnie. Gdzie TTS? Coś się bot dzisiaj zjebał, więc no... Ała. Oj, 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 no i tyle sparowania, kurwa. Chodź tutaj! No teraz będę levele wijać przez pół godziny. Czy wyspałem się dzisiaj? Zajebiście się wyspałem, stary. Najpierw mnie obudził budzik. O 7 hakiem, tak jak do pracy, bo zapomniałem wyłączyć. Ale poszedłem spać dalej i wstałem kurwa o 11. Po czym no, do 15 edytowałem i robiłem miniaturki. Tą bronią nie zrobię kontry, nie? Jak usiądę, to się samo zresetuje, nie? Czy nie? Nie zresetuje mi się broń. Dobra, to się zajebiemy. Żeby dało mi inną broń. Sztylet jest dobry do kontr. 640 budziku. Ja nie chcę tej broń. Ja tą bronią nie mogę kontry zrobić po parowaniu, na chuj mi to. Oho, ho, ho. Ślisko, ślisko. Ale to budzik ci nie dał pospać, czy młody ci nie dał pospać? Co jest, kurwa? Mogę nową broń? Proszę. Och, kurwa, no to masz nową broń, Paweł, nie? Zajebiście. Marcel już na się budzik. Chyba, że tak, okej. Z automatu obudziłem się o 5.30 do pracy i już się chciałem zrywać. Przysnąłem, obudziłem się 20 minut, like, o kurwa, za późno. A jednak nie, i poszedłem spać. Znowu mi bicz dało, nie chcę bicza. Czemu jak stwierdziłem, że okej, popróbuję go parować, to zostaje bicz. Nie chcę bicza. I don't want no bitches. I don't wanna be horny anymore. I just wanna be happy. A co to znaczy, że ten, że za późno? Miałeś dzisiaj coś w planach? Miss Marcel? Budzikiem Saturosa. Jego dzieckiem. Boże, na Lokonie się tak chujowo roluje w DS1. To jest tragedia. Okej, okay, mamy nową broń. Teraz jakieś dobre pari. Proszę. Bardzo proszę o dobre pari. Elo. Teraz tak, ten chłop jest zaraz za rogiem, nie? Mamy fajną broń do spamowania ataków. On ma tarczę, ja myślałem, że on nie ma tarczy. No i właśnie, to jest to. Czego się... Bałem! Czemu mi broń zmienił na taką chujową? Spadnij, kurwo. Mam nadzieję, że... Albo może nie spadaj, zaspamujemy go jakoś? Kurwa, ciężko. Nie widzę nic, co się dzieje, bo... Mam za wielki łeb.
Okej. Teraz to mogę umierać, nie? Tam się w ogóle rzucę w przepaść. I don't fucking care anymore. Beach run incoming. Chodzi o to, że 5.50 byłoby za późno. A, w tygodniu, dobra, bo ty myślałeś, że dzisiaj nie jest sobota. Ale to fajnie się tak dziwić tą drugą stronę, nie? Że jednak jest sobota. Dobrze. Halo? Jestem poniżej 25%. Czemu nie mam flipów? Why do I not flip? Czemu ja nie flipuję? Czy ktoś wie dlaczego? Czy to jest kwestia moda po prostu, że jednak on nie pozwala na to? Powinien się w ogóle buff pokazać, nie? Gdzieś tu na górze. You only whip when you don't have a whip, yes. Czyli co? Dark, wood, grain ring. Straciliśmy na niego dużo czasu, a chuja dał tak naprawdę. Świetnie, świetnie. Uwielbiam.